Halo, halo, witajcie moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Odyssey, modyfikacji do gry Gothic 2 Noc Kruka. Tak wygląda moja postać, wpadł mi poziom, yeah! Bo dotarłem do tego myśliwego, tam powybijałem potwory, no było z tym trochę pracy, bo musiałem wczytywać, zapisywać grę, uważać, żeby mnie potworki nie zabiły, żeby tutaj dostać praktycznie maksa, chyba tam jeden szczur mi, ten myśliwy mi go zabił. Tak wyglądają zadania. A tak, ostatnio zdobyty ekwipunek, amulet życia, sporo surowego mięsa. No, jednego szczura mi zabił, no ale nie można mieć wszystkiego. Starałem się, starałem, naprawdę było blisko maksymalnego tutaj uzyskania punktów. No bo tam wybiegają szczury w pewnym momencie, no i... No cóż, on jest silniejszy ode mnie. Dużo łatwiej mu tutaj... zabijać te szczurki, więc trzeba było uważać. To co musimy zrobić, to tutaj jakiegoś tego przywołać kolejnego szczura, żeby się mną zainteresował. O właśnie, może jeden się zainteresuje. O, dobra, zainteresowały się. Trzeba było je ubić, dzięki czemu powinienem mieć trochę tutaj więcej możliwości. Tak jest. Chodź tu. Tak jest. Kolejne pyk pyk, surowe mięso, no i już mam, ile tego mięsa mam? 49, jeszcze jednego potrzebuję, więc też sobie grę zapiszemy. Grę sobie zapisałem, potrzebuję jeszcze jednego szczura. Jeszcze jednego szczura, wydaje mi się, że tutaj są. Nie, 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 nie. Okej. Chodź tu. Jeden, jeden, ej. Kolego? Nie, nie, na pewno nie chcę tego, bo szczura potrzebuję. Okej. O właśnie. Tak jest. Super, dobra, szczur załatwiony, no to tylko zapisać grę i lecimy. Gdzie lecimy? A no do tego myśliwego, bo wydaje mi się, że niegłupim pomysłem byłoby faktycznie. Proszę bardzo, ziele lecznicze. Co tutaj jeszcze jest? Tutaj jest goblinie jagody, o. Nauczyć się myślistwa, widzicie? Tutaj był ten myśliwy i tutaj wyskakiwały szczury. Więc to było problematyczne. Witaj, Klaus. Ciągle w drodze i daleko od domu. Witaj, Rolandzie. Jak widzisz, w końcu jestem myśliwym i muszę gdzieś polować. Czym się tu zajmujesz? Jonathan, kucharz z zamku, zamówił u mnie 50 kawałków mięsa. Ale ich zdobycie nie jest takie łatwe, jak sobie wyobrażałem. Dlaczego? Masz jakieś problemy? Widzisz te ścierwojady? Stoją bardzo blisko siebie. I kiedy próbuję wywabić jednego, biegnie na mnie całe stado. A ja nie chcę zostać karmią dla tych stworzeń. A gdybym ci pomógł w zdobyciu mięsa? Co? Naprawdę chcesz mi pomóc? Dlaczego nie? Teraz i tak nie mam nic specjalnego do roboty. Dobrze, umowa stoi. Nie pożałujesz tego. Jeśli przyniesiesz mi 50 kawałków mięsa, nauczę cię wszystkiego, co umiem. Pod warunkiem, że będziesz miał wystarczająco doświadczenia. I dlatego latałem za tymi kawałkami mięsa, bo napisaliście mi, gdzie jest ten tutaj myśliwy, więc byłem w stanie ogarnąć, czego on ode mnie będzie chciał, bo pierwsze, co chcę zawsze robić, to nauczyć się właśnie oprawiania zwierzyny. Oto twoje 50 kawałków mięsa. Jednak tego dokonałeś. Jasne. Oto twoje mięso. Doskonale. I zgodnie z obietnicą, nauczę cię tego, co wiem. Czego możesz mnie nauczyć? Co chcesz wiedzieć? Wszystko, stary, wszystko. Żuwaczki pełzaczy lub polnych bestii są bardzo mocno osadzone w ich czaszce. A to znaczy, że można je oddzielić tylko przy pomocy trwałego metalowego przedmiotu i użytego jako dźwigni. Czego możesz... Dawaj. Wiedzieć? Kolejną rzecz. Skrzydła krwiopijcy najlepiej oddzielać jednym cięciem ostrego noża i bardzo blisko ciała. Bo jeśli uszkodzisz delikatną tkankę skrzydła, stanie się bezwartościowe. Cudownie. Czego kolejny skill.
Najprostszym sposobem na zdjęcie skóry z topielca jest zrobienie cięcia wzdłuż całego brzucha. Po czym naderwij skórę na tylnych łapach i zdzieraj całością w kierunku głowy. Czego? I ostatnia rzecz. Najlepszym sposobem na zdjęcie skóry z wilka jest rozkięcie jej wzdłuż brzucha. Potem trzymając za tylne łapy, zdzieraj skórę od tyłu w przód. No i dziękuję, moi drodzy, bardzo się cieszę. Zostało mi 8 punktów nauki. Nauczymy się jeszcze czegoś. Natomiast to już chyba w zamku, do którego się teraz udam. No, bo wydaje mi się, że przede wszystkim tutaj chciałbym poprawiać zwierzynę, ale też, kurde, tam gdzie wykopywaliśmy lutnie, tam też kilka rzeczy zostało i chciałbym w sumie tam skoczyć i je znaleźć. W ogóle udało mi się znaleźć goblinie jagody w tym odcinku, to chyba było koło tego myśliwego, więc cudownie, cudownie będę mógł posprzedawać coś, więc widzimy się po krótkim cięciu już w zamku. No moi drodzy, proszę bardzo, idę tutaj już do tego przejścia poza zamek. Przy okazji natrafiłem na chyba jakiś event, że się szczury dwa pojawiły, jak wchodziłem do zamku. No, jednego udało mi się zabić, drugiego zabili paladyni. No, są szybsi ode mnie, więc cóż, byli bliżej i mają lepszą broń, że oni tego szczurka zabijają na po prostu jeden cios. Szczurka. O, goblinie jagody. Szczurka, bo to były te małe szczury, nie jakieś duże. Proszę bardzo, sakiewka, goblinie jagody, to już drugie dzisiaj. Super sprawa. Warto by było coś tutaj wzmocnić moją postać jakoś. Więc ta sakiewka też się bardzo, ale to bardzo przyda, bo wydaje mi się, że trzeba zacząć inwestować. Przy okazji, gdzie to mamy? Tutaj są ostatnio zdobyte. Nie widzę tej sakiewki, moi drodzy, nie widzę, a jest 25 sztuk złota, no zawsze coś, 66, nie jest źle. Jak wygląda tutaj moja postać? 8 punktów nauki. Kurczę, okradania skrzyń bym się nauczył. Natomiast tutaj musiałbym znaleźć tego mojego ziomeczka, który by mnie tego nauczył, więc może go poszukam. Moi drodzy, jest rano, bo niestety właściwie ziomek, który mógłby mnie nauczyć niestety okradania innych wymaga 10 punktów nauki. No tyle okradanie zamków i skrzyń wymaga. No to już jest sporo, więc na chwilę obecną nie. Drugi ziomek, który uczy mnie w sumie posługiwania się bronią, co też by było dobre, bo i tak muszę się podszkolić. Jeszcze gdzieś się szlaja, nie wiem gdzie, więc w sumie postanowiłem postawić na krwiopijców i tutaj ich się pozbyć. Cześć, stary. Tak jest, o jest. Bo już jestem w stanie pozyskiwać skrzydła z krwiopijców, to jest spoko opcja. Coś tutaj jeszcze jest więcej? Kolejny krwiopijca i trochę fantów. Tutaj możemy pójść, no bo jednak w sumie i tak muszę jakieś polowanie zacząć uskuteczniać. Więc moi drodzy, widzimy, że tutaj jest potencjał po prostu. Jak mi siadło. Tak jest, o tak jest. Gramy na trudnym, nie? Gramy na trudnym i całkiem okej idzie. Dobra, tutaj coś jest, tam co jest. Piopica, no to też pójdzie, powinno pójść. Dobra, tutaj już jesteśmy w stanie ubijać jakieś potwory. To jest duży sukces. Duży sukces mojej postaci, że już w tej chwili jestem trochę podtrenowany. Potem wrócimy do koszar, oczywiście. Tak jest. Wrócimy do koszar i tutaj postaramy się uleczyć, nie? Bo czemu by nie? Tutaj pokrzywy, tutaj gdzieś coś. Tutaj fajnie, że w sumie widać od razu po tym lokalizatorze, czy coś jest, czy czegoś nie ma. Dobra, wszystko ubite. Spoko, wracam do koszar, a my widzimy się w wiosce. Moi drodzy, ale zanim do wioski, no to proszę bardzo, odkryłem Bruno. Chwila. Stary, zatrzymam cię tutaj, bo jednoręczny miecz by się przydał. Tak jest, plus 5. No i spoko. Wystarczy, bo zostanie mi 3 punkty, a 15% bronią jednoręczną już jest lepiej niż by było za mało. Tak mi się wydaje, więc teraz do wioski. No jestem lepszym, już tutaj trochę lepiej władam bronią jednoręczną, będzie łatwiej walczyć. Ale dzisiaj będzie cięć, no trochę będzie. No ale, proszę bardzo, jestem już w wiosce i to co mi mówiliście, to żeby tutaj udać się, bo to jest chyba tartak.
tak mi się wydaje, żeby właśnie udać się w to miejsce, no i tutaj postarać się coś zrobić, więc jak najbardziej, proszę bardzo, jestem. Trzeba uważać jedynie, dobra, co tutaj jest? Atanowski topielec, krwiopijca, tutaj jest Hubert, z Hubertem nie chciałbym walczyć, ale z topielcem chciałbym walczyć. Młody Atanowski topielec. Ty chodź tutaj. Tak, żeby mnie ten tutaj expa mnie zabrał. Zapiszę grę, pozwolicie sobie. Ta jest! Proszę bardzo, skóra gada, mamy cię. I tu coś powinno być. Znaczy chyba tu, bo w sumie nie wiem, nie byłem tu. Serafis. Tu coś jest? Węgiel. Okej. Dobra, tam są dwa topielce. Trzeba będzie uważać, zapiszę też grę. Wiecie, wybaczcie, że ja może tak często zapisuję, ale no, zrozumcie człowieka. Kurde, ciężko mi na trudnym, nie? Bo tutaj naprawdę mogą mi zrobić niezłe kuku. Ta jest. Ta jest. Ta jest. Skóra gada. Dobra, tam jest jeszcze jeden. Też trzeba to tak rozwiązać. Ja sobie grę zapisuję kulturalnie. No i jestem w stanie ich tutaj pokonać. No to jest tartak, więc ewidentnie gdzieś tutaj powinien być ten zagubiony klucz. Tak mi się przynajmniej wydaje. Chyba, że coś by się złego zadziało, ale liczę na to, że nie. Wow! Ten trudniejszy, wczytujemy. Wczytałem, wczytałem, udało się. Żyje, nie? Dobra. Tu są jabłka jakieś? O, dobra, widzę klucz. Tam jest kluczyk. Tak mi się na nie podpowiedziało, nie? No, ale ten topielec będzie wyzwaniem. Więc będzie wyzwaniem. Wydaje mi się, że wrócimy tu, jak ja się wyleczę. Więc krótkie cięcie i jesteśmy z powrotem. Moi drodzy, właśnie mijam Huberta, no i cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak spróbować się z tym topielcem, bo muszę go pokonać, jakby nie było. Moi drodzy, pewnie widzieliście cięcie, no bo nie będę ukrywał, cięcie było, zresztą teraz widzicie, że się nagle pojawiły itemy, których wcześniej nie były zaznaczone. No cięcie było, no bo jakby... Atanowski topielec jest jak najbardziej do pokonania pod jednym warunkiem. Idealnie timing, musicie mieć po prostu super timing. Ta jest! I widzicie? Proszę bardzo, proszę bardzo, przeszło, przeszło. Młody Atanowski, to już lepiej. Tylko save'a zrobimy. Save zrobiony. To szybki manewr. Spadamy. Nie poszedł za nam. Nie poszedł. Super. Super sprawa. Proszę bardzo. Można. Tak jest. Zadania zrobione. Co mamy? Klucz do dużej wieży w porcie Atanos. No i moi drodzy. Kwestia jest taka. To jest ta duża wieża, nie? Żadna wielka sprawa. Zapiszmy grę. Może warto ją najpierw otworzyć, no potem nie będę miał klucza. Wyniknie tylko jeszcze więcej kłopotów. Teleport do zamku. Ta jest. Tu się do wieży dostaliśmy. No i ona może będzie otwarta, czy mam taką nadzieję, czy jak klucz oddam, to nie będzie otwarta. No właśnie. To trzeba jeszcze wyjaśnić.
Proszę bardzo, esencje, krótki łuk, wszystko zgarniamy, cudowna sprawa. Tylko teraz chyba nikt nas nie może z tym przyłapać, albo nie, z tym akurat chyba może. Ale tu jest kufer, którego no nie otworzę chyba. Nie znam się na otwieraniu zamków. No właśnie. I teraz kwestia, czy jak oddam mu ten klucz, to ten kufer będzie otwarty, zamknięty, czy co się stanie? Czy on zamknie wieżę? Proszę bardzo, mamy wypędzenie zła, mamy teleport do zamku, teleport do wioski, okej, 4-5, super. To kosztuje 10 many? O Jezu, jednorazowy wydatek. Tutaj trochę, no okej. Pałka z kolcami, zadaje 25 sztuk obrażeń. Kurde, no to słabo, bo ja mam lepszą broń, więc to całe nic. A jak oddamy klucz, zobaczymy, czy on zamknie to wieżę. Sprawdźmy. Cześć, stary. Znalazłem klucz. O, 100 sztuk złota. Nie żartujesz. Nie. Rzeczywiście był niedaleko tartaku. Uff. Dziękuję ci. Zasłużyłeś na swoją nagrodę. Oto 100 sztuk złota. W porządku. Oto twój klucz. Co? O nie, nie trzeba. Zostaw go sobie. A, nie chcę spoko. Znowu go zgubić. Co proszę? Chyba sobie żartujesz. Co powie Bertrand? Co ci się nie podoba? Z pewnością znajdziesz w wieży trochę przydatnych rzeczy. A ja się cykałem. Powiem Bertrandowi, że klucz dałem tobie. Jesteś pewny? Oczywiście. Żaden problem. Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Hej, Gioc. Znów na posterunku. A kto mnie zmieni? Może ty? O nie, dziękuję. Cóż, tak właśnie myślałem. Elegancko, moi drodzy. Dobra, no to lecimy wybijać kolejne te małe topielce. Już wydaje mi się, że bym się po prostu przespał tutaj, bo to bez sensu, nie? Szczególnie, że jak kolejny poziom złapię, to na pewno się nauczę otwierania zamków. To z całą pewnością, to mi da naprawdę duże możliwości. Duże do możliwości do południa, bo będę w stanie tutaj poobrabiać wszystkich, a poobrabianie wszystkich, no zdecydowanie mi tutaj pomoże w rozwoju mojej postaci. Jak z zadaniami stoimy? Zagubiony klucz wykonane, pomoc w polowaniu wykonane. Stare dzieje, cenny olej, to mam. Król szczurów, czerwona stara biblioteka. Podstawowe szkolenie, to muszę robić cały czas. No i resztę też. No, ale na to będę musiał poczekać. Przede wszystkim to, co chcę zrobić, to skoro nauczyłem się już tutaj pozyskiwać z potworów fanty, no to pokonywać potwory. No i tak, moi drodzy, ten odcinek będzie chyba wyglądał. Chyba, że wam zrobię krótkie cięcie, no i pokonam troszeczkę tych potworów, aż biję kolejny level i skończymy sobie ten odcinek, może po prostu okradając wszystko, co jesteśmy w stanie. No i moi drodzy, proszę bardzo, dotarłem, jak widzicie, wpadł mi poziom, pokonałem w sumie kilka topielców, trochę goblinów, no i też to też krwiopijce. No wszystko to, co w sumie z wami pokonywałem, więc udało się wbić poziom. Jest wieczór, jak widzicie, no i jest mój kumpel Ralf, u którego mogę się nauczyć otwierać zamki. Otwieranie zamków to swojego rodzaju sztuka. Potrzeba do tego dużo wyczucia i kilka dobrych wytrychów. Jednak niektóre skrzynie mają specjalne zamki, które można otworzyć tylko odpowiednim kluczem. Kiedy więc klękniesz przed zamkiem, przekręć wytrych w lewo lub w prawo. Jeśli przesuniesz go zbyt mocno lub zbyt szybko, złamie się. Ale im więcej nabędziesz w tym doświadczenia, tym łatwiej będzie ci posługiwać się wytrychem. No, i mogę w niego kupować. No cóż, pokaż mi swoje wytrychy. Okej, ma nie pamięć, wytrych, pochodnie. O, i ma też klucze takie jak ja w sumie. No, to by było w sumie logiczne, no bo jakby inaczej po tych pomieszczeniach się przechadzał. To co mogę zrobić, to okraść tutaj wszystko, tylko tak, żebyś mógł zamknąć te drzwi. Tak, żeby nikt nic... nie widział, nie ta strona, okej. Dobra, kufer Ralfa okradziony już, mój kufer też. No dobra, moi drodzy, to ja zapiszę sobie grę, no i tutaj będziemy okradać po kolei wszystkie kufry.
Gra zapisana, lecimy. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo. Ja już znam kody, bo właśnie przy tym krótkim cięciu tutaj pootwierałem wszystkie skrzynie, no i nauczyłem się tych kombinacji. Właśnie nie nauczyłem, po prostu zapisałem. Prawo, lewo, prawo, proszę bardzo. Kolejne kufry, złoto. Złoto mi się bardzo przyda, więc no staram się tutaj otwierać. Węzela. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. Co my tutaj mamy? O, ależ złoto. Ja lubię złoto, lubię złoto. Gintera otwarty. Kufer zwykły. Prawo, prawo, prawo. Proszę bardzo, otwarte. 10 sztuk złota. Tak jest, za złoto to mnie nikt nie będzie tutaj ścigał. Kolejny kufer. Prawo, lewo, prawo. Proszę bardzo, 5 sztuk złota. Cudna sprawa, no te chrząszcze, powiedzieliście mi gdzie są, więc czekam na ten moment, jak będę mógł tam wejść. No i wtedy będę się bardzo cieszył. Lewo, 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 prawo, prawo, bo nie będą już mnie tak wkurzać, jak do tej pory mnie irytują. Niestety, no to straszne. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, proszę bardzo, kolejny kuferek, woda. Gdzie złoto? Gdzie jest złoto? Kunza kufer. Prawo, prawo, prawo. Ależ to jest dobre. 45 sztuk złota. O matko kochana. Kufer Hinza. Lewo, lewo, lewo. 20. 300 sztuk złota już mam. To jest cudo. No, tego nie otworzę. Niestety. Dobra. Kolejny tutaj. O, panowie. Stwierdzili, że nie idą spać. No to cóż, jak oni nie idą, to wyjdziemy stąd i poszukamy miejsc, które mogę okraść, zanim je będzie bardzo, bardzo ciemno. Wydaje mi się, że kilka takich miejscówek jest i będę ich szukał. Dobra, ci paladyni już sobie tam idą, no to idźcie sobie. Po co mi tutaj jesteście? Oleż tutaj, o to chodzi. Kuferek, to jest kufer kuźnia. Prawo, 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 lewo, lewo. Lewo, prawo. Dwie bryłki magicznej rudy. Coś nowego, zgarniamy. Co mogę sobie jeszcze zgarnąć? W ogóle, kurde, robiłem cięcie, no bo wiadomo, musiałem, więc proszę bardzo, lokator wyłączyłem, a przyda się, bo w sumie będę widział skrzynki, które są. Dobra, tutaj sobie zapiszmy jeszcze grę, na wszelki wypadek. No i dobra, kufer Teodora. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, prawo. 55 sztuk złota. Matko kochana, jak ja to kocham. Nie odkładaj, ty. Nie po to zawijamy, żebyś teraz odkładał, nie? Tylko tam jest też kuferek. No wskakuj, stary, wskakuj, hop. Ol, pięknie. No i kufer na górze. Dawaj, Roland. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo. I otwieramy. 35 sztuk złota i strzały. 390. Dobrze, ale mogłoby być lepiej. To, co muszę pokupować, na pewno mikstury tutaj, jeśli chodzi o HP. W ogóle, jeśli dotarliście do tego momentu, to znaczy, że mnie słuchacie. To znaczy, dajcie mi znać, bo już pisaliście komentarz, że tutaj no faktycznie nie można za bardzo... przy rozwoju zyskiwać punktów tutaj... O, tutaj coś jest. Nie bardzo można zyskiwać punkty, moi drodzy, HP, ale z tego, co kurde, chyba można, to właśnie wydawać na nie chyba punkty nauki. Chyba że się mylę, bo w sumie nie wiem, więc chętnie bym poznał waszą opinię, jeśli wiecie, że czy można, czy... O, to mi dajcie znać. Patrzcie, jaki tutaj jest fajny... Taki fajny moment, że on faktycznie gra. A nie, że ja mu przyniosłem loot, nie, on nie gra. Ale to jest dobre, o to chodzi. O to chodzi, moi drodzy. Czy wy z tego tutaj wyszliście, czy jeszcze nie? A, jeszcze ten nie wyszedł, abym tą skrzynię okradł. Ale jak nie oni, no to mogę pookradać skrzynię moich kolegów, bo w sumie czemu by tego nie zrobić? Tylko idźcie spać. O, moment. Mam tutaj 15 broni jednoręcznej, siły i zręczności. Może w zręczność bym zainwestował. Mam 3 punkty nauki, które muszę na coś wydać. Hej, Bruno. Jednoręczny, silniejszy i zręczniejszy. Zręczność plus 1.
plus 2 i w sumie plus 3. Dobrze. No, zręczniejszy. Znaczy, nie wiem, czy mi się w tym modzie akurat skaluje zręczność z obrażeniami broni. Ciekawy jestem. A jak tak, no to w sumie super. Tylko że tego pewny nie jestem. Dobra, tutaj jeszcze idą spać. No to do 24 trzeba się przespać. Bo jest taki plugin, który sprawia, że bronie pod... Do północy. Bronie pod zręczność skalują się ze zręcznością, a te pod siłę skalują się z siłą. Jest taki plugin. Natomiast chyba do tej modyfikacji nie jestem pewien, czy go zainstalowałem. Bo nie wszystkie pluginy można było jakby... modyfikacja jakoś nie chciała współpracować. Nie wiem czemu, ale no nie chciała. Dobra, kuferek, więc tak samo. Zapiszę grę. No i okradamy, nie? Ej. Lewo, lewo, lewo. Proszę bardzo, złoto, woda. Cudownie. Co tutaj mamy dalej? Jonasa. Prawo, lewo, lewo, prawo. Złoto. Ja wiem, że może to nie jest jakaś super ciekawa rzecz, natomiast chcę wam pokazać, jak ja tutaj zyskuję po prostu majątek. Lewo, prawo, lewo. No bo na tym majątku potem będę budował swoją postać. No to musicie wiedzieć, że tak to będzie wyglądało. Jonatana. Prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. Mleko, chleb, ser, szynka, wino i złoto, patrzcie, no ile dał mi zarobić. Dzięki temu też, że tutaj potwieram te skrzynie, nie będę miał problemu z tym, że cały czas będę je widział. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. No bo jak używam tego pluginu tutaj, żeby mi pokazywało wszelkie przedmioty, no to skrzynie też mi widzi. Ja chcę, żeby mi skrzynie widziało. To jest tak, prawo, lewo, lewo, prawo. No bo w sumie dobrze by było wiedzieć, gdzie one są. Wiem, że mogę to wyłączyć, no ale ja chcę je widzieć. Więc im bardziej je pookradam, tym mniej będę tutaj skrzyń dostrzegał. Bo otwartych już mi nie pokazuje. Dobra, wszystko tutaj jest okradzione. To, co jeszcze możemy zrobić, to się przejść na dół i na dole jedną skrzynię okraść. Wydaje mi się, że to jest ta skrzynka. Tu ktoś jest? Nikogo nie ma. Proszę bardzo, Marboda kufer. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Proszę bardzo. I klucz do komnaty Marboda i 200 sztuk złota. No, o to chodziło. O to chodzi. Robar, ach. Robar i magowie. Ty, królu. Od siedmiu boleści. Jeszcze z tobą nie skończyłem. Dobra. Teraz tak, tędy przemknąć. I tu na dół. Patrz, jeszcze gdzieś mi się wyświetlają jakieś rzeczy poukrywane. Więc też trzeba będzie tego pozdobywać naprawdę od groma. Dobra, tam jest jabłko. Tutaj jest kufer Raimunda. Kufer Raimunda. Prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, prawo. I proszę bardzo, gin, tutaj ser i złoto. 712, no to już jest co robić. Tutaj chyba można by było to otworzyć, ale może nie teraz, bo tutaj więźniowie są, więc cholera wie, czy dobrze by zareagowali na wypuszczenie więźniów, czy źle. Ewentualnie tutaj, jeszcze się trochę cykam, ale poszedłbym do paladynów, tylko że ostatnio nie spali, więc jak robiłem to cięcie, więc kurde, nie mogłem za bardzo wleść i posprawdzać kody. Ciekawe, czy teraz śpią. Dobra, tu komnata akurat jest mało mnie interesująca, ale o tu. Patrzcie, stoi jeden. Za mało miejsc, za mało łóżek mają. I to jest ten minus, dobra. Czyli trzeba iść do wioski. No i tam sprawdzić, co mogę tutaj zyskać. No i też pewnie pokupywać jakieś tam itemy. Moi drodzy, dotarłem do wioski. Proszę, pierwsza skrzynia jest tutaj. I ją otworzymy. Wszyscy śpią? No i pięknie, właśnie o to mi chodziło. Gdzie ta skrzynka? Tutaj. Lewo, prawo, lewo, prawo, 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 proszę bardzo, 200 sztuk złota, zgarniam ten majątek, zgarniam ten majątek. No i kolejna skrzynia jest, nie... co to jest za jakieś schadzka? Charlotte? Witaj. Fred? Wypróbowałem twoją technikę oddychania. I jak, pomogło? Jeszcze jak? Mogę przebywać pod wodą prawie tak samo długo, no, jak to prawda. No, teraz to przesadzasz. No, tylko odrobinę. Ta technika oddychania jest naprawdę dobra.
Dziękuję za radę. A tak przy okazji, na jednym z zatopionych statków, już znalazłem coś bardzo ciekawego. Cieszy mnie to. Życzę dalszych sukcesów. No Fred, serio, naprawdę mi pomogłeś i... Cieszę się z całego serduszka. Dobra, tutaj otwieramy tą, tutaj, proszę bardzo, wieżę i tą skrzynię. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo. I mamy to! 105 sztuk złota i pierścień zręczności, mój pierwszy pierścień. Jest! Kurde, no i tak, to ja mogę tutaj grać. Proszę bardzo, nie dość, że mamy jeszcze klucz do komnaty Marboda, to jeszcze tą komnatę Marboda może byśmy tak obcykali, co? Dobra, gdzie ten pierścień zręczności? Proszę bardzo. Jak tutaj mój poziom zręczności? Teraz 26, super sprawa. Dobra, moi drodzy, to co robię? Ej, to w sumie może wykorzystam tą teleportację do zamku. Do zamku na Thanos. Proszę bardzo. Tylko, że całą manę mi zżera, no ale jest druga, więc w sumie nie byłoby to głupie faktycznie z tego skorzystać. No i teraz musimy znaleźć tę komnatę. Wydaje mi się, że kurde, komnaty gdzie można znaleźć? No, ty, mój bohaterze, otworzyłbyś, o właśnie. Gdzie można znaleźć komnatę? No, dużo tego nie ma. Tak naprawdę w tą stronę chyba. No i tam są jakieś pozamykane na górze komnaty. I wydaje mi się, że jedną z nich mogłaby być właśnie ta Marboda. Chyba, że któraś to jest biblioteka. Dobra, czekaj, to akurat to nie jest ta komnata. Też nie będę was oszukiwał, nie mam pojęcia, która to będzie właściwa. Tutaj jest jakaś. A, więc to jest ta. Marbot sobie śpi. Czy on wstanie? Chyba nie. Biblioteka, proszę bardzo. Założona 500 lat temu. Wpis dostałem. Stara biblioteka. Bardzo interesujące. Kronika jest mowa o starej bibliotece Thanosu, znajdującej się nad naszymi koszarami. Jest jednak niedostępna, ponieważ wejście zostało zapieczętowane przez ostatniego maga ognia, zanim on odpłynął z wyspy. Później ten mag, sądząc z zapisów, stanął po stronie Beliara. Ciekawe. Co to za mag? Wszystko. Lord Sintram. Tam coś czuję, że można wejść. I tutaj kufer Marboda. Nie znam kodu, więc zapiszę i zobaczymy. Dobra, moi drodzy, znam kod. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. Proszę bardzo. Obrona ziem południowych i złoto. Złoto, 1300 sztuk złota. No to już jest dobra sprawa. Tu ewidentnie coś można. O, wanna. O, mana plus 5. Ej, super sprawa. W sumie taki bonus. Mana 15. Fajnie, w sumie nic nie wykorzystałem, żeby tutaj się many nauczyć. Znaczy, ja i tak chyba many się nie będę uczył za bardzo, no bo jednak będziemy stawiać głównie na broń... Bez właściwego właśnie klucza nigdy tego nie wejdę. Otworzę. Na broń jednoręczną i siłę, albo i zręczność. Dobra, no bardzo dużo tutaj jest szwantów, ale to chyba faktycznie wszystko w bibliotece. Tutaj, moi drodzy, paladyni. O, śpicie. Moi drodzy, zrobiłem cięcie, ale to nie ma znaczenia. Cały czas jeden z nich się tutaj budzi, jest to Galeunt. Czy jak tak zwał, jak zwał. A, proszę bardzo, nawet wszyscy. Kuno, Galeunt, Oliver, wszyscy wstają, więc bez sensu. Akurat tutaj trzeba przyjść chyba jakiejś specyficznej porze, żeby to móc pokradać. Niemniej jednak wydaje mi się, że można pójść tutaj do wioski, kupić sobie tam, wiedziałem, że kapelusz można było chyba kupić, parę innych fantów, więc widzimy się rano. No i jeszcze skończymy jakieś polowanie robić. Tak mi podpowiada tutaj mój rozum. No i moi drodzy, jest rano, jestem czy tutaj w wiosce, nie wiem czemu nie mogę tego pozbierać, ale nie mogę, dziwna sprawa. Druga sprawa, no to oczywiście lecimy tutaj na, o, tutaj tego będę mógł to zebrać, czy to się po prostu dalej jest? Może to jest wina DX-a 11, bo to chyba to sprawia. Tutaj jest jakiś dzik albo coś, ja tego nie pokonywałem, bo go razem nie pokonywaliśmy. Zapiszę grę i spróbujemy. Spróbujmy jak nam pójdzie z czymś takim.
Mamy do rana trochę czasu, więc w sumie nie głupim pomysłem by było teraz podejść pod to. No i patrzcie, jest dzik. Dobra. Wow! Ale idzie, tylko trzeba to ładnie wyczuć, więc robię krótkie cięcie i spróbujemy raz jeszcze. Ja mu krytyka zadaję za 5. Moi drodzy, zwiałem, jestem tutaj za gospodarstwem z owcami, no bo stwierdziłem, że nie. To jednak jest nie dla mnie, jeszcze nie dla mnie. Przyszłościowo Odyniec może i tak, ale w tym momencie jest za trudny. Więc trzeba by było tutaj znaleźć coś innego, co bym mógł ubić. Tam są, widzę, że jakieś chyba potwory wilkowate. I tutaj też jest wilk. Chodź tu. Ty! Ty, dawaj! To jest! Dobra, wilk pokonany. To co mogę zrobić, to się przespać do rana, strasznie pada. To jest przykre. No i w sumie dzięki temu, że się prześpię do rana, pewnie będę mógł coś kupić u naszej tutaj mieszkanki wioski. Dzięki czemu też, kurde, będzie jednak zdecydowanie lepsza sytuacja, bo będę w stanie może trochę jednak więcej ochraniać się tutaj. O Jutta, fajnie, że wstajesz, bo w sumie ja chcę się przespać. Idź. 7, no i tak muszę się do 8 przespać, więc ty sobie tutaj ten, do rana, pięknie, fajnie, że tutaj tyle jest opcji zrobionych, jeśli chodzi o spanie, bo mogę sobie naprawdę tutaj nieźle wybierać porę dnia. Jutta, słuchaj, chwila, pokaż mi swoje towary. No i tak, co my tu mamy? Kapelusz pasterza za 100, bierę, nie? Coś tu jest, zupa z chlebem, nie wiem czy to kupić, czy nie kupić, no i tyle w sumie. To załóżmy ten kapelusz, bo to mi się przyda, proszę bardzo, kapelusz, proszę bardzo. Otworzyłem i mam kapelusz pasterza, super sprawa, mam lepszą ochronę już, 22. No i w sumie miksturki może bym wykupił, mam tyle złota, że chodźmy do zamku i kupmy. No i moi drodzy, proszę bardzo, dotarłem do zamku i jest tutaj Kuno, pokaż mi swoje towary. Ta jest. Masz tutaj eliksiry życia 2, które pewnie, że wezmę i kupię, oczywiście. I tutaj masz amulet magicznego pancerza za 1000, no na to mnie jeszcze nie stać. Na tarczy też mnie nie stać, a najlepszym mieczem jest szpada oficera za 800, ale zręczność 40, no nie, póki co nie. Więc musicie mi dać znać, moi drodzy, bo tutaj lepszego miecza nie będzie. Plus 10 ewentualnie, ale też wymagana siła 40, wilczykiem zadaje to samo. Cenne kamienie szlachetne, czy ja mam to kupić? Może dajcie, też mi dajcie znać w komentarzach. To co mogę na pewno zrobić, to nie wiem czy ja wypić mam te mikstury, bo to też jest kwestia tego, czy one potem mi do czegoś nie będą potrzebne. Że może w jakiś inny sposób najpierw inwestować, w ogóle mogę inwestować, moi drodzy, punkty nauki w życie? Czy nie mogę? Sprawdźmy poranną porę, czy tutaj ktoś jest. O! Nikogo nie ma. Ej, no to ja zapisuję grę i okradniemy te skrzynie.
No i moi drodzy, proszę bardzo, jest tutaj kufer Bruno i mogę go otworzyć. To jest prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, proszę bardzo, zgarniamy. 50 sztuk złota, drogą nie chodzi, mnie to bardzo cieszy. Herbranta kufer, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, proszę bardzo, zgarniamy. Złoto przede wszystkim, matko kochana, jak ja się z tego cieszę. Oliwiera przede wszystkim też kuferek, zgarniamy. Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo. Zgarniamy woda i wino chyba. Co on, Jezus? Dobra, kuno, proszę bardzo. Prawo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Mamy chleb, woda, mleko. No ten to przynajmniej zdrowo się odżywia. I ostatni kufer. Lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo. Proszę bardzo. I 30 sztuk złota. Uje. No i się wzbogaciłem, pięknie się wzbogaciłem. Co my tutaj mamy? No to wcześniej zdobyłem 417, skóra wilka. O, bo wilków, wilki mogę skórować. No i mięsko, super sprawa, ależ to jest dobre. No i teraz tylko jeszcze na górę wejść, ale na górę nie wejdziemy. No i ten tutaj Marboda chyba też, wydaje mi się, że coś tu musi być, nie? Tutaj jest, tu musi coś być. Musi coś być za tym. Lord Sintram. No jak w mordę strzelił, wydaje mi się, że coś jest za tym. Jakąś lampę nacisnąć po coś? Można? Jakiś przycisk? Nic. Przynajmniej nic nie wygląda na to, by można było. No ale mi się wydaje, że tam coś jest. No, chociaż... wynoś się! Walter? Naprawdę? Moja reakcja była taka sama. No kurde, kto by się spodziewał, że on akurat... No to moi drodzy, za dzisiejszy odcinek bardzo serdecznie wam dziękuję, bo wydaje mi się, że był wystarczająco długi. W przyszłym materiale na pewno już będziemy chodzić po wiosce i wybijać potwory, więc przyszły materiał będzie typowo taki, no, zabijalny, jeśli chodzi o potworki. Typowe polowanko zrobimy. Ten był całkiem niezły, więc mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, pamiętajcie o go skomentowaniu, zostawieniu łapki pod odcinkiem, subskrypcji kanału, jeśli tego nie robicie. Tak wygląda moja postać, no teraz już naprawdę całkiem nie źle nam tutaj idzie. Tak wyglądają zadania. Wykonane, proszę bardzo. Popsutych nie ma żadnych. No, coś musimy z tego ruszyć. No i tak wygląda mój ekwipunek. No, całkiem, całkiem znośnie. Powybijam te potwory, które jesteśmy w stanie wybijać. No ale kurczę, no dyniec. No, musimy go razem pokonać. Do następnego.